Lekcja pod tytułem Mnożenie ułamków. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, jak obliczać ułamek z danej liczby. Na przykład 1 druga z 50. No to po prostu mnożyliśmy 1 druga razy 50. Czyli ułamek z liczby to mnożenie. Podobnie jest, no bo nie ma przeciwwskazań, niby dlaczego miałoby być inaczej, kiedy chcemy policzyć ułamek z ułamka. Na przykład chcemy policzyć 3 czwarte z 7 ósmych. To też po prostu mnożymy te ułamki. Czyli musimy się nauczyć, jak mnożyć ułamki. Już wiemy, jak mnożyć liczbę razy ułamek lub ułamek razy liczbę, jak wolisz. Natomiast jak mnożymy ułamki? Bardzo prosto, to jest bardzo miła czynność. Mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Wynik mnożenia licznik razy licznik zapisujemy do licznika. 3 razy 7, 21. A wynik mnożenia mianownik razy mianownik do mianownika. 4 razy 8, 32. I to wszystko. Czyli licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Albo jak wolisz, góra razy góra, dół razy dół. I wyniki zapisujemy na tym samym poziomie. Czyli góra na górze, dół na dole. Ot i cała tajemnica. No to poćwiczmy to sobie na kilku przykładach. Proszę bardzo, pierwszy przykład. Pamiętamy, że możemy skracać. Pamiętasz, że mogliśmy skracać w momencie, kiedy mnożyliśmy ułamek razy liczba? To samo tutaj. Jeżeli jest taka możliwość, to skracamy. Popatrzmy sobie. 4 piąte razy 3 dwunaste. Czy tutaj można skrócić? Oczywiście. Tu jest 1 czwórka, a tu są 3 czwórki. No i sens skracania jest ten sam. Po prostu mamy mniejsze liczby do wymnożenia. No bo teraz mnożymy licznik razy licznik, czyli już nie 4 razy 3, tylko 1 razy 3 równa się 3. I teraz mianownik razy mianownik i nie 5 razy 12, tylko 5 razy 3. Prostsze takie mnożenie, prawda? 5 razy 3, 15. I koniec, i gotowe. Czyżby, można powiedzieć, zawsze trzeba sprawdzić, czy się nie da skrócić. Jeżeli możemy wynik skracać, skracajmy. Tu się da skrócić. U góry jest 1 trójka, a u dołu jest 5 trójek. I dopiero ten wynik, który jest ułamkiem nieskracalnym, możemy zostawić w zeszycie. Ćwiczymy dalej. 5 ósmych razy 3 siódme. Czy tu się coś skróci? Piątka z siódemką? Niestety nie. Trójka z ósemką? Też nie. No to musimy mnożyć. Licznik razy licznik. 5 razy 3, 15. Mianownik razy mianownik, 8 razy 7, 56. Czy tutaj coś skrócimy? Zastanów się. No niestety nie. To już jest ułamek nieskracalny. Patrzymy dalej. 5 ósmych razy 10 piętnastych. Można skrócić? Można. Tu mamy jedną piątkę, a tu trzy piątki. No i teraz już... A, jeszcze tu możemy skrócić. Popatrz. Tu mamy... 4 dwójki, a tutaj 5 dwójek. Fajnie, skróciło się w zasadzie wszystko i mamy o wiele prostsze mnożenie. 1 razy 5, 5, 4 razy 3, 12. Skróci się ten ułamek? Nie, to już jest nieskracalne. Kolejny przykład. Tu mamy mnożenie liczb mieszanych. Co trzeba zrobić? Najpierw obie te liczby zamienić na ułamek niewłaściwy. No to zamieniamy. Pierwsza liczba. 2 w mianowniku zostaje. No a w liczniku jest ten licznik, który był. Dodać. Liczba stojąca przy ułamku razy mianownik, czyli 2 razy 2, czyli 4. Teraz drugą liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek. Czwórka z mianownika oczywiście zostaje. Przepisujemy ten licznik. Dodać. Liczba stojąca przy ułamku razy mianownik. 3 razy 4, 12. Policzymy te najpierw te dodawania, zanim zaczniemy mnożyć. 1 dodać 4 to jest 5, więc mamy 5 drugich, znak mnożenia. 3 dodać 12 to jest 15 czwartych. Popatrzmy, czy coś tu się skróci. No niestety nie. Niemiło, bo będzie mocne mnożenie. 5 razy 15. 15 rozkładamy na 10 i na 5 i mamy 5 razy 10, 50. 5 razy 5, 25. 50 i 25 to jest 75. 2 razy 4, 8. Czy tu się skróci? Nie, nie skróci się, ale można wyłączyć całości, bo licznik
jest większy od mianownika. No więc wyłączmy. 75 podzielić na 8 to będzie 9, reszty 3. Czyli 9 i 3 ósme. I dopiero taki wynik możemy zostawić jako ostateczny. I ostatni przykład. 4,8 razy 2,5 siódmych. No, ta sama sytuacja co przed chwilą, czyli musimy sobie najpierw zamienić to na ułamki niewłaściwe. Dziesiątkę przepisujemy, bo mianownik tutaj się nie zmienia. I teraz tak, 8, to co było w liczniku, 4 razy 10 to jest 40, czyli dodać 40. Drugi, piątkę przepisujemy, dodać 2 razy 7, czyli 14. Policzmy to teraz. 8 dodać 40 to jest 48 razy. 5 dodać 14 to jest 19. Paskudnie wyszło. Czy nam się tutaj coś poskraca? No, zobaczmy. Tu możemy skrócić. Sam ten ułamek możemy skrócić. Skrócimy sobie, bo będziemy mieli prostsze. Pamiętaj, skracamy zawsze górę z dołem. Niekoniecznie na krzyż, owszem, ale pionowo też można. Wszędzie tam, gdzie można skracać, skracajmy, bo zobacz, tu wyjdzie bardzo brzydkie mnożenie, 48 razy 19. Skróćmy to, może będzie coś prostszego. Skrócimy przez 2. 48 na 2 to jest 24, 10 na 2 to jest 5. No, niewiele nam to dało, ale troszeczkę tak. Najpierw mianowniki. Mianownik razy mianownik, czyli 5 razy 7, 35, a teraz 24 razy 19. No, to już zrobimy pisemnie. 24 razy 19, żeby się nie pomylić. 9 razy 4, 36. 9 razy 2, 18. Dodać 3, 21. Stawiamy kreseczkę i mnożymy teraz 1 razy 4, 4. 1 razy 2, 2. Dodajemy to wszystko do siebie. 6, 1 i 4, 5, 2 i 2, 4. O, popatrz, jakie wyszło brzydkie. 456 35. No, znów trzeba wyłączyć całość. Zrobimy to w pamięci czy pisemnie? Raczej pisemnie. Czy ja bym sobie poradził w pamięci, ale tobie w takich wypadkach radzę pisemnie, więc i my tutaj powalczymy z tym pisemnie. Rozpisujemy sobie takie dzielenie, bo to wyjdzie nam wtedy dopiero ile całości i ile reszty. 4 na 35? Nie da się. No to 45 na 35? 1. Odejmujemy 35 i wychodzi nam 10. Szósteczka opada. 106 na 35. Czy zmieszczą się 3? Powinny się 3 zmieścić. 3 razy 5? 15. 3 razy 3? 10. O, to będzie akurat 105. Całkiem ładnie. I jedyneczka, czyli mamy 13 i 1 reszty. Czyli odpowiedź jest 13 i 1 35. Widzisz, jaki skomplikowany przypadek wyszedł? Nie dość, że ćwiczyliśmy sobie zwykłe mnożenie, to jeszcze musieliśmy i mnożyć pod kreską i dzielić też pisemnie. No, ale wynik udało się obliczyć. Na tym koniec tej lekcji, ale radzę Ci także wysłuchać następną lekcję. Lekcję o odwrotnościach liczby, bo ona w niektórych podręcznikach jest kontynuacją tej lekcji o mnożeniu, którą właśnie skończyliśmy. Ta następna jest króciutka, więc wysłuchaj jej. Na tym koniec.